Cztery oczy. Poranna rozmowa Radio Opole. A dziś gościem rozmowy w cztery oczy jest pani Agnieszka Juś-Windalecka, Izba Administracji Skarbowej w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Do tej nazwy jeszcze trzeba przywyknąć, ale chodzi oczywiście o przedstawiciela fiskusa. A więc rozmawiamy, bo mamy w tej chwili już końcówkę kwietnia. Rozmawiamy na temat rozliczania się z fiskusem. Do kiedy podatnicy mogą rozliczyć się z fiskusem? Jak co roku termin ostatecznego rozliczenia podatkowego przypada na 30 kwietnia. W tym roku ten dzień wypada w poniedziałek, więc do 30 kwietnia podatnicy mogą wysyłać zeznania elektronicznie lub osobiście przyjść do Urzędu Skarbowego. A propos tych rozliczeń przez internet, elektronicznych rozliczeń, cały czas ta liczba wzrasta. Jak państwo odbieracie sygnały, bo pewnie zebraliście informacje na temat tych rozliczeń, które już do tej pory wpłynęły do administracji skarbowej? Obecnie wpłynęło 80% zeznań podatkowych, natomiast 66% tych zeznań stanowiły elektroniczne deklaracje. W porównaniu do roku ubiegłego to jest podobny procent? To jest wyższy procent. W ubiegłym roku mieliśmy wskaźnik 54%. A co wpływa na to, że, bo w latach poprzednich bardzo często mówiliśmy na ten temat, że ludzie nie mogli przekonać się do tych rozliczeń internetowych, ale w pewnym momencie, 2, 3, 4 lata wstecz, zauważamy taki nagły wzrost. Wzrost o kilkanaście procent rok do roku. Już 10 lat można wysyłać zeznania podatkowe drogą elektroniczną. Myślę, że podatnicy przekonali się do tej formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Ponadto kwestia jakby biegłości, zaawansowanie obsługi komputera i ciekawość po prostu podatników, ludzi, aby składać zeznania przez internet, wchodzić na odpowiednie dedykowane temu obowiązkowi strony internetowe. Ponadto my też jako administracja staramy się przekonywać do tego podatników. Wychodzimy do nich w różnych formach spotkań, podejmujemy działania informacyjne, edukacyjne. Myślę, że to też owocuje i to jest właśnie efekt tego typu działalności. A z kim się spotykacie? Z osobami starszymi głównie? Z osobami starszymi również. Nawet niedawno pierwszy urząd skarbowy w Opolu spotkał się z emerytami, aby poinformować ich, że jest taka możliwość przekazywania 1% w formie no już drugiego roku z rzędu nowego, w sumie dalej w w dalszym ciągu formularza PIT-OP, czyli nie muszą emeryci lub renciści składać PIT-u 37, tylko wnioskują do Urzędu Skarbowego, aby urząd za nich przekazał 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. O tym procencie jeszcze porozmawiamy, ale teraz o zmianach. Jakie zmiany wchodzą w tym roku w rozliczeniach? Co możemy odliczyć, czego nie możemy odliczyć, na co podatnicy powinni zwrócić uwagę, tak aby nie musieli pisać później korekty albo czynnego żalu? To znaczy tak, przede wszystkim w dużej mierze zasady odliczeń ulg podatkowych pozostają niezmienione. W dalszym ciągu mamy możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej, czyli odliczenia na jedno dziecko kwoty 1112 zł i 4 groszy. Ta kwota odpowiednio wzrasta w przypadku, kiedy rodzic posiada, wychowuje trzecie i czwarte dziecko. Tutaj mamy podwyższenie tej kwoty. Natomiast bardzo ważna informacja, o której zapominają podatnicy i to nasi pracownicy zauważają w złożonych deklaracjach, że w przypadku, kiedy nie mają podatnicy prawa do tego, odliczają kwotę ulgi prorodzinnej. A kiedy nie mają prawa? Nie mają prawa do tego, kiedy łączna kwota przychodu uzyskanego przez małżeństwo wyniesie 120 tysięcy złotych, a dziecko jest wychowywane jedno. Wtedy już taka para nie może skorzystać z odliczenia od podatku. W przypadku rodziców, którzy wychowują dzieci w liczbie dwóch, to wtedy oczywiście limitu kwoty przychodu nie ma i będzie można odliczać. Jeżeli ktoś zapomniał wpisać dochód, przychód albo zeznał nie tak, jak to być powinno, co może wówczas zrobić, jeżeli mu się przypomnieć, że sprzedał albo kupił samochód w połowie roku, no ale nie ujął tego chociażby w zeznaniu podatkowym. Co wówczas? No akurat nie w przypadku samochodu, to jest troszeczkę inna sprawa. To tylko przykład. Rozumiem. Zawsze w trakcie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożono deklarację podatkową, można skorygować zeznanie. Wtedy wypełniamy ten sam formularz, jak to pierwotne zeznanie podatkowe, przykładowo PIT 37, zaznaczamy w odpowiedniej rubryce, że jest to korekta tego zeznania i
wskazujemy właściwe kwoty. A dla tych, którzy nie wiedzą, jak rozliczyć się z fiskusem, nie korzystają także z internetu. Czy Państwo jeszcze przed 30 kwietnia będziecie prowadzić różnego rodzaju akcje w centrach handlowych tak, aby ludziom wytłumaczyć albo za nich też wypełnić po części te deklaracje? W centrach handlowych nie. Mieliśmy akcje w dniach 6-7, piątek i sobotę. To była jednorazowa akcja w trakcie tegorocznych rozliczeń. Natomiast jak najbardziej można przyjść do Urzędu Skarbowego i no, nawet poprosić o instrukcję, w jaki sposób się wysyła zeznanie podatkowe. Też na każdej sali obsługi bezpośredniej jest stanowisko komputerowe, przy którym podatnik może tego dokonać, też przy pomocy urzędnika. Natomiast tak, cały czas informujemy o podejmowanych działaniach, o planowanych działaniach na stronie internetowej i można sprawdzić, jakie działania będą podejmowane. A jeżeli ktoś może przyjść do Urzędu Skarbowego, na przykład do Izby Administracyjnej przy ulicy Ozimskiej, tam także uzyska taką pomoc i informacje? Przy naszej izbie, ponieważ my nie zajmujemy się obsługą klienta, tak jak robi to Urząd Skarbowy, oczywiście jesteśmy zobowiązani do wsparcia, do pomocy, natomiast już zeznanie podatkowe podatnik musi złożyć w swoim urzędzie skarbowym. I tam może otrzymać pomoc? Tak, oczywiście. A ci, którzy się spóźnią? No bo wiemy, że możemy rozliczyć się z fiskusem do 30 kwietnia, ale jakoś zwykle pojawia się tyle innych obowiązków, że człowiek zapomina i na ostatnią chwilę. I na przykład złoży to zeznanie 2 albo 5 maja. Co wówczas? Przede wszystkim trzeba złożyć zeznanie w terminie ustawowym, który przypada na 30 kwietnia. Niemniej, jeżeli zajdą przesłanki faktyczne, które uniemożliwiły podatnikowi rozliczenie się w terminie, wtedy Urząd Skarbowy może odstąpić od ukarania. Niemniej może ukarać. I to już wszystkie okoliczności takiej sprawy są analizowane przez karnistę, pracownika, który stosuje przepisy kodeksu karnego skarbowego. Jeżeli dana osoba jednak jest do ukarania, to wtedy stosujemy sankcje karne skarbowe z tegoż kodeksu i grozi za to kara grzywny. Załatwiana jest ona zwykle w trybie mandatowym. Nakładany jest na podatnika mandat w wysokości od 210 zł do 4200 zł. To jest 1/10 minimalnego wynagrodzenia lub do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli podatnik nie uzyskał w danym roku ani złotówki przychodu, powinien się rozliczać? No, jeżeli nie uzyskał przychodu, to nie, ponieważ my... Nawet nie musi wpisywać tego zera. My składamy zeznania wszyscy z przychodów, które uzyskujemy w danym roku podatkowym i te rozliczamy. A jeżeli miał stratę na przykład? To też składa zeznanie podatkowe, w którym wykazuje stratę, jest przedsiębiorcą. Jeżeli ktoś pracuje za granicą, jak powinien wówczas się rozliczyć? Na co powinien zwrócić uwagę? Pracował pół roku, 3 miesiące w danym roku za granicą? Mhm. To też jest uzależnione od tak zwanych umów podpisywanych pomiędzy Polską a danym krajem, w którym pracę wykonuje pracownik. Umowy stosują tak zwane metody unikania podwójnego opodatkowania. Jedna metoda to jest metoda wyłączenia z progresją, druga stosowana metoda to jest metoda odliczenia proporcjonalnego. Najważniejsze jest to, aby zdefiniować, gdzie jest nasze centrum interesów życiowych. Jeżeli mamy miejsce zamieszkania za granicą, jeżeli tam mamy adres, mieszkanie, mamy tak? Adres, mieszkamy i tam zamierzamy pozostać, po prostu to jest nasze miejsce życia, wtedy nie rozliczamy się w Polsce. Natomiast jeżeli faktycznie jest to praca dorywcza, okresowa, przebywamy tam w krócej niż 183 dni w roku podatkowym, wtedy musimy się tutaj rozliczyć, szczególnie w przypadku krajów, gdzie mamy metodę odliczenia proporcjonalnego, musimy po prostu połączyć, jeżeli wystąpiła taka sytuacja, dochody zagraniczne z dochodem polskim. No i wtedy dokonać tego właściwego rozliczenia. A jeżeli podatnik uzyskiwał jedynie kwoty zwolnione z opodatkowania, wtedy też deklaracji nie składa? Oczywiście, musi złożyć. Musi złożyć, tak? Oczywiście, ponieważ rozliczamy wszystkie kwoty, każdy przychód, który uzyskaliśmy. No niemniej wtedy to się troszeczkę inaczej rozlicza i tutaj też zauważamy w wersjach papierowych szczególnie błędy w zakresie odliczeń, bo przy kwocie zwolnionej od opodatkowania metoda odliczenia jest trochę inna i no najlepiej zachęcamy do tego, aby podatnicy sprawdzili instrukcję w tej właśnie części po
poświęconej kwocie wolnej od opodatkowania, aby wiedzieć, jak odjąć odpowiednie wartości. Bo w tej wersji, wersji elektronicznej idziemy krok po kroku, tak, że nie możemy popełniać błędu, tak, dlatego dokładnie. To wypełniamy dobrze, a w wersji papierowej różnie to bywa. Oczywiście, tam mamy najwięcej błędów w wersjach elektronicznych, nie odnotowujemy tak naprawdę błędów ani rachunkowych, ani błędów związanych z brakami formalnymi, ponieważ system wymaga, abyśmy wszystko wypełnili. Czyli tutaj podatnicy to już na koniec powinni zwrócić uwagę na tę rubrykę dotyczącą tej kwoty wolnej od opodatkowania, bo tam można popełnić najwięcej błędów. Tak. A jeżeli popełnię błąd, to co wówczas? I na przykład złożyłem takie... Możemy skorygować zeznanie podatkowe. Czasami też Urząd Skarbowy zorientuje się, że w danym zeznaniu podatkowym jest błąd. Wtedy w ramach czynności sprawdzających wzywa podatnika do wyjaśnienia. No i wtedy po prostu dokonuje odpowiedniej korekty na miejscu w Urzędzie Skarbowym. Także te sprawy też można powiedzieć, że załatwia się od ręki. I też możecie podatnika wezwać 5 lat od złożenia tej wadliwej deklaracji. Tak, oczywiście. To jest okres przedawnienia 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożyliśmy zeznanie podatkowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzisiaj gość Rozmowy w cztery oczy była pani Agnieszka Juś-Windalecka, Izba Administracji Skarbowej w Opolu. Dziękuję. Dziękuję. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.